Dzień dobry, witam Państwa na pomeczowej konferencji po meczu pomiędzy NKP Podhale Nowy Targ a zespołem AWI Świdnik. Witam trenera zespołu gości, pana Łukasza Mierzyńskiego i o kilka słów komentarza proszę na temat meczu. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że na pewno była różna konkretniejsza w tym meczu. Może piłkarska, bo stawaliśmy i przy posiadaniu piłki też nie mieliśmy mniej, ale sytuacji stworzyliśmy sobie za mało czystych sytuacji, żeby strzelić bramkę, a Podhale miało dużo więcej. To dobra dyspozycja naszego bramkarza spowodowała, że nie przychodziliśmy tego meczu, jeżeli nie. Mamy swoje problemy zdrowotne. Zawodnikom do wejścia na ławce było dwóch z pola, także trochę nam to utrudniło. Tak ciężkich warunkach i przy meczach te 3 dni. Ale ci, co zagrali, myślę, na pewno zasługują na brawa, na walkę, że walczyli do końca i udali się do duchu. Trzeba się przygotować teraz. Mamy cały mikrocyk do następnego meczu z Chemianką. Wszystko zrobimy. Miejmy nadzieję, że gdzieś wróci część zawodników, która jest kontynuowana. Część, która z prywatnych spraw nie mogła się pojawić tutaj dzisiaj. Także na pewno będziemy kadrowo mocniejsi. Trenerze, no, rzadko się zdarza na takim poziomie, żeby zespół przyjeżdżał w 13-osobowym składzie i chciałem dopytać, to jest jakaś taka seria nieszczęsnych wydarzeń, czy ta kadra jest jednak wąska? No bo mówię, 13 zawodników na poziomie trzeciej ligi, no to chyba rzadko kiedy. Znaczy kadrę mamy 20-osobową, tak. Dwóch zawodników jest na ślubie, jeden na swoim, drugi na prawda. Reszta kontuzowana. Tak się złożyło, że przyjechaliśmy 14, także. Ale nic, no. Myślę, że wrócą jak najszybciej i będziemy do dyspozycji. No rozumiem, że przy takiej sytuacji. Tak, 11, na boisku jest 11 na 11. No, fakt, że nie mieliśmy zbyt wielu możliwości w tej drugiej połowie, bo tutaj by się przydało jakoś świeżego puścić, i to nas trochę ograniczało. No tam ta jedna zmiana też chyba wymuszona kontuzją, tak? Tak, no jeszcze mamy nieszczęście. No bo generalnie można się domyślać z taką pewnością, że no brak takich zawodników, gdyby na boisku byli też zawodnicy jak Białek, czy Kompanicki, czy Kursa, no to ta gra na pewno byłaby inna w waszym wykonaniu, przede wszystkim chyba w ofensywie, tak? No bo pan mówił, że tej sytuacji mało kreowaliście, no bo chyba nie było tych zawodników wiodących w tej linii ofensywnej. No wiemy, kto został w silniku, jacy zawodnicy, ale ja rozumiem, że musimy to bardzo tłumaczyć. Myślę, że ci też nowi zawodnicy, którzy weźli, którzy wcześniej nie dostawali szans, powinni pokazać się z jak najlepszej strony. Dzisiaj dostali szansę. Rozumiem, przed meczem patrząc na swój skład, to remis by trener wziął w ciemno. Chciałem wygrać ten mecz. Po meczu no nie zasłużyliśmy. Dziękuję. Bardzo? No to od razu pana trenera. To już bez systemu. Witam bardzo serdecznie. Co do przebiegu całego meczu, to muszę zacząć od tego, że naprawdę bardzo ciężko się takie pojedynki toczy, gdzie od samego początku jesteśmy stawiani w roli jak nie zdecydowanego faworyta, to faworyta z racji nawet tego, w jakim składzie osobowym przyjechał przeciwnik, jakie miał swoje problemy. I tutaj bardzo się obawiałem tego, że te głowy mogą gdzieś tam w pewnym momencie troszeczkę działać inaczej. Działały różnie i to było widać, bo szczególnie w pierwszej połowie może nie do końca chcieliśmy tak zagrać, bo na pewno nie chcieliśmy, ale też chcieliśmy trochę wyczekać, trochę tego przeciwnika zmęczyć i na pewno to nie za bardzo nam wyszło, bo było dużo nerwowości i to był nasz duży problem. Mimo tych problemów powinniśmy na przerwę schodzić minimum z dwukropkowym według mnie prowadzeniem, bo były sytuacje, które po prostu trzeba strzelać i tyle. Co do tego, co stało się po przerwie, no to myślę, że tutaj już wyglądało to zdecydowanie lepiej, chociaż mamy znowu pretensje do siebie, że ten mecz nie został zamknięty wcześniej, bo też sytuacje, które stworzyliśmy, powinny zakończyć się bramkami, czy akcje, które
które stworzyliśmy, powinny być lepiej dobrane, żeby nie było nerwowej końcówki i nie musielibyśmy drżeć do końca o końcowy wynik. No bo tak, tak było. Jednak liga pokazuje, że tutaj nie ma żadnego faworyta, że dzieją się różne rzeczy i my patrzymy tylko na siebie. Gratulacje dla chłopaków za to, że wygrali, za to, że dążyli do końca, za to, że walczyli, za to, że w pewnym momencie ich pomysł na grę zbiegł się z tym, co chcieliśmy robić i to przyniosło efekt w postaci 3 punktów. Trenerze, no tam głośno było w szatni, w przerwie. Tam wiadomo, było głośno, ale chyba i ta reprymenda i te korekty w składzie, te dwie, poskutkowały, bo on chyba miał na celu, żeby tych akcji ofensywnych kreować jeszcze więcej. No bo trener wspomniał, że były, ale tak naprawdę 3 takie sytuacje były w pierwszej połowie. Po drugie już było w tym względzie zdecydowanie lepiej. I chyba w tym celu na boisku pojawił się w miejsce Lecha Adrianszyka. No na pewno tutaj nie byliśmy do końca zadowoleni z gry poszczególnych zawodników i to nie mówię, że ci chłopcy, co zeszli, to do nich jest tylko i wyłącznie pretensja, czy gdzieś tam był problem. Nie, tutaj pewne rzeczy fizyczne nie wyglądały tak, jakbyśmy sobie życzyli i stąd były te zmiany. W przerwie nie wiem, czy było głośno, czy nie. Myślę, że tutaj było, myślę, na tyle konstruktywnie i na tyle to doszło do chłopaków, że widzieliśmy no, troszeczkę inną drużynę. Na pewno tutaj zmiany, nie tylko te dwie w przerwie, ale i później dały pozytywne efekty. I mam nadzieję, że tak będziemy funkcjonowali, bo liga jest ciężka, liga jest długa i chcemy uniknąć czegoś takiego, jak na przykład dzisiaj było w Awi, że przyjeżdża zespół zdekompletowany i to jest siłą tej drużyny. Chcieliśmy, żeby tak było i tak jest. Także ja się bardzo z tego cieszę i fajnie, że potrafimy wyciągać wnioski już na bieżąco w trakcie meczu czy w trakcie przerwy. Mówi się, że nieważne kto strzela bramki, ale jednak bramka Olafa Nowaka musi cieszyć, no bo to jest napastnik, który gdzieś tam był zablokowany. Ta bramka pewnie mu pomoże. W ogóle był pan taki dosyć cierpliwy wobec tego zawodnika, no i on się dzisiaj chyba za to zaufanie odpłacił. No przyzna pan, że bramka była mu potrzebna, tak? No, zdajemy sobie sprawę, jaki potencjał drzemie w Olafie, bo na treningu wygląda to bardzo dobrze i rzeczywiście gdzieś tam jakieś demony przeszłości do tego chłopaka mogą wracać, albo powiedzmy tak, wracały, ale już od dzisiejszego meczu mam nadzieję, że nie będą, bo nawet dzisiaj miał sytuacje, które gdzieś tam powinien kończyć bramką. Bardzo rzeczywiście wszyscy się cieszymy, chyba nie tylko Olaf, ale myślę, że cała szatnia cieszy się, że to właśnie Olaf strzelił po dobrym gdzieś tam rozegraniu stałego fragmentu, po dobrym zagraniu też Szynki, który tutaj pan wspomniał, dał fajną zmianę i to naprawdę cieszy, że jest zwycięstwo, jest przełamanie poszczególnych osób i są fajne plusy, które mam nadzieję już przełożymy od pierwszego bliska w meczu za tydzień ze Stalową Wolą. Plusem jest bezwzględnie też to, że ten mecz na zero dzisiaj z tyłu, tego nam brakowało w tych wcześniejszych meczach, dzisiaj bez straconej bramki i praktycznie bez zagrożenia. Udawało się neutralizować te akcje Awi dosyć szybko już wcześniej. W środkowej tak, to jest dla nas bardzo ważne, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że w ligę weszliśmy w sposób, który za bardzo ułatwiał przeciwnikowi zdobycie bramek. W ligę podobnie żeśmy weszli, tak jak weszliśmy w spotkania sparingowe i tak jak budowaliśmy się w sparingach i w pewnym momencie w meczu z Polonią by to wyglądało to bardzo dobrze, jeśli chodzi o grę naszą defensywną. Potem nie przełożyliśmy tego na ligę i teraz bardzo ważne dzisiaj na odprawie przedmeczowej powiedziałem, że po tym meczu nie możemy mieć, jeśli chodzi o defensywę, pretensji do samych siebie, że znowu coś żeśmy pomogli, że znowu coś żeśmy po prostu popsuli. Było kilka rzeczy, na które zwrócimy uwagę, z których nie jesteśmy zadowoleni, ale jest to ogromny krok do przodu, że to jest zero z tyłu, bo to całej drużynie, nie tylko bramkarzowi, ani linii obrony daje pewność i takie poczucie dobrze wykonanego obowiązku, jeśli chodzi o grę w obronie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.